Daniel! Daj blok! Masz blok, ale zostaw mi wędkę. Już jest! No właśnie, więc jak założyć bezpiecznie wędkę? Najlepszym sposobem jest przewiązanie się przez punkt centralny w stanowisku oraz podwieszenie tejże wędki przez punkt powyżej na własnym karabinku. W momencie, kiedy podwiesimy karabinek w punkt powyżej, nie będziemy niszczyć wspólnego stanowiska, dzięki czemu dłużej ono posłuży wszystkim wspinaczom. Więc wpinamy karabinek tak, żeby był ponad punktem centralnym i przepinamy linę. Zwracamy sobie uwagę na to, aby ring był równolegle do karabinka. Jeżeli byśmy wpięli karabinek prostopadle, na przykład w ten sposób, zobaczcie, że podczas asekuracji lina może nam się w ten sposób poskręcać. No i nie jest to ani zbyt bezpieczne, ani zbyt wygodne. W taki sposób, zobaczcie, lina pracuje i wyciera nasz karabinek, a my mamy backup z zamkniętego ringa. Jeżeli ktoś by chciał zdemontować taką wędkę, nic tutaj nie jest w stanie źle zrobić. Wystarczy, że wypnie linę, zabierze karabinek, więc możemy nawet powierzyć to zadanie początkującemu i mamy pewność, że będzie bezpiecznie. Jeżeli ten ring, który powinien znajdować się powyżej, z jakichś powodów jest na tej samej wysokości i nie da się podwiesić karabinka powyżej, no wtedy klasycznie najlepiej jest podwiesić wędkę na karabinku zakręcanym. Pamiętając o tym, żeby najlepiej zostawić jeszcze backup z ekspresa oraz podczas przewiązywania wpiąć przedostatnią wpinkę, z tego względu, żeby mieć zachowaną ciągłość asekuracji. No dobra. Daniel, daj dół. Miłego wspinania.